to była kilkupunktowa przewaga nad Polakami. Damian jednak ląduje daleko. To chyba był najdłuższy skok w konkursie. 136,5 metra. I mamy notę marzeń od francuskiego sędziego. 20 dla Jerneya Damiana. Norweg i Polak dali tylko 18,5. Ale to był naprawdę kapitalny skok Słoweńca. Brawa dla 31-letniego Jerneya Damiana. Piękny, długi skok.